Cześć, siemanko. Paczka jeszcze nie rozpakowana z gmoto.pl. Przyszło mi. Zaraz zobaczycie co. Rozcinamy i patrzymy co przyszło. Mam nadzieję, że przyszło to, co zamówiłem. No, jeszcze u nich się nie zawiodłem i zawsze zgodnie z zamówieniem to pakowali. I uwaga, co to są za opony? Są to Michelin Starcross, tylna opona o rozmiarze 80x100x12. No niestety, no, odciąłem 90, ale zapierona nie można dostać już opony 90 do takiego pitbike'a. Jedyną opcją właśnie był Mitas C20, no ale no niestety dość ostro one, te opony podrożały. Dostępność tej opony strasznie spadła. Ogólnie ciężko jest teraz już dostać Mitasa C20. No i zamówiłem właśnie sobie takie oponki na testa nowe. Bieżnika jest sporo, więc moja 170 przy tej mocy będzie wreszcie mieć jakąś przyczepność, bo na tej standardowej oponie to dupa mi lata we wszystkie strony. I tu jest druga oponka. Bo tamta to była opona tylna. Druga opona to tak samo Michelin Starcross. Ta już jest 60, czyli też taki standard na pitbike'a. Czemu wziąłem? No wziąłem komplet, bo żeby była taka sama mieszanka. Jeszcze mam parę pierdółeczek. No i dobra, jeszcze dwie rzeczy. Pierwsze co, jest to tulejka. Nie wiem od czego. Metalowo-gumowa do amortyzatora. Znalazłem to na gmoto.pl i przetestuję dla was, czy da się mi ogólnie zregenerować tylny amortyzator, ogólnie tą tulejkę tutaj na dole, czy się będzie dało to naprawić. Jak się uda mi tą tulejką to naprawić, to naprawdę... No 10 zł jest, kosztuje taka tulejeczka gumowana. I zobaczymy, czy to w ogóle zda egzamin. I tu mam drugą rzecz. Nie wiem, ile za to zapłaciłem. Ktoś powie, no wyłącznik zapłonu. Ale to mi brakuje. O nie. O nie. Chyba, że gdzieś... Nie ma. Brakuje tutaj blaszki. Blaszki tylko mocowania. Ale to już czego? Może to jakoś dorobię sobie z czegoś. No to blaszkę tutaj. Albo gdzieś jeszcze w paczce jest, ale wątpię, to roztargałem teraz. Nie widziałem tego. Może poszukam, jak znajdę to znajdę, jak nie znajdę to nie. Taki wyłącznik. Niby zapłonu, ale ja to wykorzystam do klaksonu. Jak mówiłem, no właśnie mam taki mały projekt do zrobienia przy moim pitbike'u na zawody CC, czyli cross country. Albo ogólnie na zawody na torze. Zobaczymy, jak to będzie się spróbować, czy się uda mi to zrobić, czy nie. Ale to tak samo w przyszłości na kanale. Więc poczekajcie chwilę, poszukam jeszcze tej metalowej blaszki. Jak nie znajdę, to przechodzimy do opon, porównywania bieżnika. Dobra, teraz wam pokażę wzór bieżnika Mitas C20, C19 i Starcrossy. Tym się nie sugerujcie, że Mitas opona jest taka szeroka, bo ona po prostu jest rozbita od jazdy na kapciu. No, wtedy co tam na pułapkę mi się nadziali, to jechałem dość dużo kilometrów, a 14 kilometrów zapierdzielałem na kapciu, więc no niestety no, tak się stało, a nie inaczej. Wyszły mi tu właśnie szwy, no, tego nie zobaczycie, ale wyszły mi szwy z opony od wewnątrz, takie nitki, no i one mi poprzecinały, nie wiem czy to będzie widać na kamerce.
ale takie poprzecinały mi ogólnie całą dętkę. Bieżnika jeszcze jest dość sporo. Nie wiem, czy to się uda pokazać. Dość sporo jeszcze jest bieżnika i jak przełożę sobie te opony na swojego Pita, to Mitelski C20 i C19 będą na sprzedaż. Myślę tak za 150 zł. Przednia opona jest jeszcze dobra, no, nawet bardzo dobrym stanie, no, dużo bieżnika jest. Tylna tak samo ma bardzo dużo bieżnika, ale właśnie wyszły te niteczki, nie wiem, może ktoś by sobie to jakoś tam podratował, jeszcze nałożył jakąś dętkę drugą na wierzch albo co. Jeszcze by wtedy pojeździł na tej oponie. To już jest, to już zależy od kupca, jak się jakiś ogólnie znajdzie. Myślę, że uczciwa cena. No i dobra, wzór bieżnika. Jednej i drugiej opony. No, rozstaw głównej środkowej kostki jest właśnie na dwa palce, ale Mitaska właśnie, jak można zauważyć, ma ogólnie więcej przerwy między, ogólnie tutaj więcej przestrzeni między kostkami, a tutaj jest ogólnie mało przestrzeni. Jest troszeczkę, no, chujowy wzór, no, troszeczkę, no, dziadowski wzór. A co to robi? Ta przerwa, no, jak ktoś dużo jeździ na krosach, na przykład jak ja jeździłem bardzo dużo ogólnie na krosach, na terenie błotnistym, to się wie, że im większa przestrzeń tu, tym lepiej opona odrzuca błoto. A właśnie tutaj Mitaska właśnie ma bardzo dużo przestrzeń i lepiej to błoto odrzuca, a tutaj potrafi się właśnie o wiele szybciej zalepić, tak samo jak Kenda, identycznie. Kendy tak samo właśnie się bardzo łatwo zalepiają te opony. No i Mitas właśnie ma taką fajną, mięciutką gumę, a tu jest taka, no jest twardsza, no. Nie jest dużo twardsza. Nie jest dużo twardsza, ale jest twardsza trochę ta guma. No jest trochę twardsza ta guma przy tej Michelince. Dobra, to tak się to prezentuje z tyłu. A teraz przedni wzór bieżnika. Kurde, tak dosłownie nie mogę położyć, ale tak samo na dwa palce jest przestrzeń między kostkami. Tutaj tak samo dwa palce moje, czyli przestrzeń między kostkami jest ta sama. Wzór bieżnika jest bardzo, bardzo podobny. Jest naprawdę bardzo podobny wzór bieżnika, lecz ta środkowa kostka tu jest ogólnie taka jakby, no, jest pojedyncza, a mi ta się jest podwójna. No i ogólnie opona się przez to troszeczkę mniej gryzie. Troszeczkę mniej się gryzie na terenie takim suchszym, ale prawie, można powiedzieć, że prawie jedno i drugie jest prawie to samo. Więc dużej różnicy na przedniej oponie nie będzie. Na tylnej odczuje się różnicę na terenie błotnistym. Na terenie błotnistym odczuje różnicę. Jakby była ta opona 90, to by mi się na pewno o wiele lepiej na tym składało, no ale trudno, no. To jeszcze się jak założę na koło od pitbike'a, to będzie to całkowicie wtedy chyba inaczej wyglądać, jak jeszcze nabije powietrza i to wtedy zobaczycie, ale to... No i prawdopodobnie też będzie test tych opon na błocie, ale to wtedy muszę sobie założyć airboxa, bo jak pojadę na błoto, to nie pojadę na błotko, tylko pojadę na błoto, prawdziwe błoto, żeby przetestować te opony, czyli po prostu pojedziemy enduro, może nie hard, no, ale pojedziemy enduro. To tyle będzie w tym odcinku. Podobało się? Standardowa łapeczka w górę. Nie podobało się? Łapeczka w dół. Jesteś nowy? Zasubskrybuj kanał, to nic nie kosztuje. Jak moi widzowie wiedzą, nie biję za ani subskrybowanie kanału. No ale znowu, jak będą jakieś subskrypcje, się ucieszę, bo to naprawdę pomaga i pomoże mi w przyszłości w rozwoju tego kanału. To my się widzimy w następnym odcinku, więc standardowo. Na razie, trzymajcie się, hej!